Cześć ciekawscy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o aktorze Piotrze Stramowskim, który jest znany głównie z filmów Patryka Wegi. Dla wielu osób są to produkcje poniżej krytyki, ale bez wątpienia to dzięki nim Piotr zdobył popularność. Co ciekawe, aktor miał w przeszłości problemy z nadwagą, ale obecnie według wielu kobiet jest uznawany za najprzystojniejszego polskiego aktora. Ostatnio pojawiły się plotki, że Piotr wraz ze swoją małżonką Katarzyną Wankę spodziewają się dziecka. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do oglądania. Piotr Stramowski urodził się 17 września 1987 roku w Warszawie, czyli ma obecnie 31 lat. Aktor ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Solskiego w Krakowie i jeszcze przed zakończeniem nauki grał poboczne role w takich serialach jak Hotel 52, Ojciec Mateusz czy Julia. Pierwszą, poważniejszą rolą Stramowskiego była kreacja psychiatry Szymona Dryla w serialu Na dobre i na złe. Dlatego można uznać, że przełomowym momentem dla aktora było rozpoczęcie współpracy z Patrykiem Wegą. Aktor wcielił się w rolę komisarza Dariusza Wolskiego o pseudonimie Miami w produkcjach tego reżysera pod tytułem Pitbull, Niebezpieczne kobiety oraz Pitbull Nowe porządki. Piotr w jednym z wywiadów przyznał, że jego metamorfoza była tak duża, że początkowo trudno mu było utożsamiać się ze swoim nowym wizerunkiem. Okazał się on jednak strzałem w dziesiątkę i to właśnie ta rola otworzyła aktorowi drzwi do udziału w kolejnych produkcjach. Zresztą w serii Wegi wystąpiła także żona Piotra. Jest nią starsza od aktora o 11 lat, Katarzyna Wankę, z którą ożenił się 30 lipca 2016 roku. Aktorzy poznali się na castingu i już jako para występowali w filmie pod tytułem W spirali. Grali tam małżeństwo przeżywające kryzys, chociaż w rzeczywistości dopiero się w sobie zakochali. Co ciekawe, większość osób na planie nie wiedziała, że są razem, a swój związek przed mediami ukrywali prawie przez rok. Jak myślicie, czy to ze względu na dzielącą ich różnicę wieku? Ostatnio w mediach pojawiło się sporo plotek dotyczących ciąży Katarzyny Wankę. Jakiś czas temu magazyn Show podał taką informację, jednak Piotr Stramowski stwierdził, że nic mu o tym nie wiadomo. Wankę również szybko zareagowała, pisząc, że te informacje są wyssane z palca. Plotki zdenerwowały Kasię i Piotra, prawdopodobnie dlatego, że już od dawna starają się o dziecko. Kilka dni temu tygodnik Na żywo przekazał czytelnikom wieść od swojego informatora, który jest rzekomo znajomym aktorki, że Kasia jest w 5. miesiącu ciąży. Podobno kobieta zamierza powiedzieć o tym publicznie dopiero, gdy będzie mieć pewność, że wszystko się dobrze potoczy. Zostawmy jednak plotki i wróćmy do Stramowskiego. W 2017 roku aktor zagrał w Botoksie Patryka Wegi, a rok później otrzymał za tę rolę Węża, czyli antynagrodę w kategorii Najgorszy aktor. Mimo, że część osób krytykuje jego grę aktorską, to Piotr nie może narzekać na brak ofert, a ponadto wiele kobiet uważa go za najprzystojniejszego polskiego aktora. Co ciekawe, w dzieciństwie daleko mu było do sportowej sylwetki. Jak sam wspomniał w jednym z wywiadów, wyglądał jak kluseczka, a jego popisowym numerem było schowanie w brzuchu pilota od telewizora. Od czasu wystąpienia w Pitbullu kariera Piotra Stramowskiego nabrała tempa. Jak podaje Super Express, aktor zarabia dziś obecnie około 10 tysięcy za dzień zdjęć, a jego żona 7,5 tysiąca. Co więcej, już niedługo Piotra będziemy mogli zobaczyć jako zawodnika MMA w produkcji pod tytułem Fighter. W filmie wystąpi też Mikołaj Roznerski, o którym stworzyliśmy już odcinek. Obaj panowie znaleźli się na plakacie zapowiadającym produkcję, który przez wielu internautów został negatywnie oceniony. Komentujący uważają, że jest to fatalny plakat, bo graficy przesadzili z retuszem i aktorzy wyglądają nienaturalnie. Piotr Stramowski odniósł się do tych opinii i stwierdził, że jego zdaniem plakat nie jest zły, ponieważ wygląda mniej więcej tak jak plakaty reklamujące galę sztuk walki. Aktor stwierdził też, że przedstawiają przecież świat wyglądający inaczej niż ten, z którym mamy do czynienia na co dzień. Warto dodać, że w filmie Fighter miała też wystąpić jego żona Katarzyna. Podobno wzięła nawet udział w części zdjęć, jednak ostatecznie nie znalazła się w obsadzie produkcji. Czyżby z powodu rzekomej ciąży? Jak myślicie ciekawscy, czy naprawdę Piotr i Kasia spodziewają się dziecka? Jak oceniacie grę aktorską Stramowskiego? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.